Jaka największa wojna miała miejsce na naszej planecie? Pierwsza wojna światowa? Druga wojna światowa? Wojna z terroryzmem? 11 września? Nie. Prawdziwa wojna toczy się o ciebie. Zdumiewające odkrycia przedstawiają seminarium z Księgi Objawienia. Spojrzenie na współczesne wydarzenia w świetle Księgi Objawienia. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Totalny atak. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Czy będziesz gotowy na największe wydarzenie, jakie spotka tę planetę? Sfilmowano w trakcie wykładów przedstawionych przez profesora Waltera Feita. Tajemnica tajemnych stowarzyszeń. Tajemnica, która kryje się za tajemnymi stowarzyszeniami. Oczywiste jest to, że ludzie nie chcą, aby rozprzestrzeniała się tajemnica, jaka kryje się za tajemnymi stowarzyszeniami. Ten konkretny temat jest tak poważny, że nie ośmielę się mówić coś od siebie. Jeżeli już, to bardzo mało. Pozwolę raczej przemówić historii oraz cytatom. Może to być nudne, gdy zobaczycie cytat za cytatem i znów kolejny cytat. Ale najważniejsze w tym jest to, że nie ja mówię to wszystko. Tak, abyście sami zdecydowali, czy to układa się w jakąś sensowną całość, czy też nie. Objawienie 17:4. A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. Jest tylko jeden kościół na całym świecie, który przedstawia siebie jako kobietę z kielichem i jest to kościół rzymskokatolicki. Tutaj jest napis Città del Vaticano, a tu widzimy kobietę trzymającą kielich, która nazwana jest Fides na wszystkich ich dokumentach. Fides. Ale co to oznacza? Udajmy się do źródła masońskiego, bardzo dobrego źródła, napisanego przez Alberta Mackeya o tytule Podręcznik Loży Masońskiej. Albert Mackey był masonem 33 stopnia, a co to oznacza, dowiemy się w dalszej części wykładu. Pisze on, prawa ręka była uznawana we wszystkich wiekach za symbol wierności, a nasi starożytni bracia czcili bóstwo o imieniu Fides, tłumaczone jako wierność, które było niekiedy przedstawiane przez dwie złączone prawe dłonie, a czasem przez dwie osoby trzymające się za prawe dłonie. Numa był pierwszym, który wzniósł ołtarz dla bogini Fides i pod tym imieniem była czczona jako bogini przysiąg oraz uczciwości. Tak więc oznacza to uczciwość oraz wierność, ale jest to też wizerunek żeńskiego bóstwa. Objawienie 17:5 nazywa tą instytucję Matką Wszetecznic, a objawienie 18:7 mówi Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam. Tak więc ona mogła stracić kilka swoich córek podczas reformacji, ale ma zamiar je na nowo odzyskać. Izajasz 47:8. Ja jestem i nie ma żadnej innej. Nie pozostanę wdową i nie doznam bezdzietności. Ona ma zamiar mieć pod kontrolą świat w duchowym wymiarze. To jest właśnie to, co ta potęga mówi. Interesujące jest to, że Watykan wydał ostatnio encyklikę 5 września 2000 roku Dominus Jezus, gdzie czytamy Inne kościoły nie są żadnymi siostrami naszymi, silnie akcentuje Watykan. Musi być zawsze wiadome, iż jedyny, święty, katolicki i apostolski Kościół powszechny nie jest siostrą, ale matką wszystkich tych kościołów.
Wypowiedział to kardynał Ratzinger, który jest głową inkwizycji. Oni już nie nazywają siebie inkwizycją, ale określają siebie mianem Kongregacji Nauki Wiary. Mimo to jest to ta sama instytucja i mieści się nawet w tym samym budynku. Ta kobieta nie jest siostrą, ale matką wszystkich kościołów. To znaczy, że wszystkie inne kościoły są jej podległe, tak czy nie. Tak właśnie ona mówi. W Objawieniu 13 rozdziale, 1 i 2 wierszu czytamy o tej samej potędze. I przekazał mu smok siłę swoją i trąb swój i wielką moc. To jest bardzo mocna wypowiedź. Smok dał mu siłę. Innymi słowy, ta siła pochodzi z innego źródła. Czy katolicyzm nie głosi chrześcijaństwa? Ależ tak. Czy nie głosi Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela świata? Oczywiście, że tak. Ale również głosi pośrednictwo poprzez inne mechanizmy i poprzez Kościół. Interesujące jest to, że w tajemnych stowarzyszeniach zawsze są dwie doktryny. Jedna dla członków stowarzyszenia, a druga dla niewtajemniczonych. Templariusze również posiadali dwie doktryny, z których pierwsza to wewnętrzna, ezoteryczna, okultystyczna. A druga doktryna to egzoteryczna, która była na zewnątrz i którą był katolicyzm. Tak więc masy otrzymały religię, którą wtajemniczeni przemienili całkowicie. Dla wtajemniczonych okultystów Lucyfer jest prawdziwym Synem Bożym. Jezus jest drugim synem, który został pokonany przez pierwszego i który został wyrzucony. Czyli Lucyfer jest kimś wybitnym, zwycięzcą w bitwie i który będzie tym, komu będzie oddawana cześć w czasie ostatecznym. Taka była zawsze doktryna kabalistów i zwolenników gnostycyzmu. Wiadomo, że Biblia nie uczy w ten sposób, ale również i religia katolicka nie uczy tak, jak mówi Biblia. Objawienie rozdział 17, wiersze 12 i 14 mówią, a 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest panem panów i królem królów. A z nimi ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. W dalszym etapie wykładów zajmiemy się całym 17 rozdziałem Księgi Objawienia. Królowie dzisiejszego świata, reprezentowani przez tych 10, dają swoją moc temu systemowi. Tak samo jak w średniowieczu narzucają swoje doktryny całemu światu. Bardzo interesujące. To będzie właśnie ta bestia z otchłani. Gary Kach w swoim dziele Na drodze ku globalnej okupacji przedstawia to w ten sposób. Starożytne tajemnicze religie pochodzą z Babilonu i były oczywiście panteistyczne, co oznacza, że Bóg jest w naturze. Bóg jest we wszystkim, co w efekcie czyni nas również bogami. To zostało wdrożone w kabale, co następnie zostało przejęte przez erę chrześcijańską. Coś, co określamy mianem gnostycyzmu. A templariusze byli wewnętrznym tajemnym centrum, posiadającym starożytną wiedzę tajemną. Następnie ciągnęło się to przez różokrzyżowców, wolnomularzy oraz iluminatów, którzy, jak pisze Gary Kach, mają pod kontrolą marksizm, amerykańskie tajemne stowarzyszenia, jak również stowarzyszenia polityczne, międzynarodową bankowość oraz Światową Radę Kościołów. To bardzo dziwne. Czy rzeczywiście Światowa Rada Kościołów jest kontrolowana przez masonów? Będziemy musieli przyjrzeć się temu szczególnie. Mamy też oczywiście cały ruch New Age, towarzystwa teozoficzne i te wszystkie inne rzeczy kontrolowane przez ten mechanizm, aby tylko unieważnić doktrynę zbawienia w Chrystusie. To będzie ostateczny bój. I aby to osiągnąć, ta kobieta ukrywała się pod płaszczykiem chrześcijaństwa, a ludzie otrzymywali doktrynę dla niewtajemniczonych, nie wiedząc, jaka doktryna tak naprawdę kryje się za tym. To jest prawdziwy majstersztyk.
Patrząc na pierwszą Księgę Kronik, 16 rozdział, wiersz 26, czytamy: gdyż wszyscy bogowie ludów to nicości, Pan zaś stworzył niebiosa. Ten werset mówi nam, że bałwochwalstwo jest czymś normalnym na ziemi. Nimrod, Pan Nieba, Tamus, pogański Zbawiciel, Semiramida, Królowa Niebios. Ci wszyscy mają swój początek w Babilonie. Jeśli prześledzisz wszystkie religie, które są propagowane w Libanie, Fenicji, Babilonie, Asyrii, Grecji, Rzymie, Egipcie, Indiach, Chinach, Meksyku oraz w Skandynawii, otrzymacie tą samą postać, ale pod innymi nazwami. Baal, Tamus, Asztoret, El, Bachus, Asztarte, Belus, Tamus, Rea, Isztar, Ninus, Herkules, Beltis i tak dalej, i tak dalej. A w Egipcie Ra, Ozyrys, Horus, Izyda, a w Indiach Wisznu, Kryszna, Isi, Devaki i tak dalej, i tak dalej. Tak więc Kościół Rzymski wziął tą trójcę i stworzył ojca, matkę i dziecko, co więc oznaczało, że musiano wywyższyć tą kobietę do rangi bóstwa. My przyjrzymy się, jak oni to zrobili i jak oni to robią nadal za pozwoleniem papieża. Prawdziwa trójca, a trójca Kościoła katolickiego, to dwie całkiem różne rzeczy. Dla niewtajemniczonych jest to Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Natomiast dla wtajemniczonych jest to tylko Ojciec, Matka i Dziecko, które są niczym innym jak Baal, Tammuz i Asztarte w przełożeniu na tamte czasy. Jupiter jest Bogiem czczonym pod imieniem Piotra, skały. A tekst Ubi Petrus, Ibi Ecclesia oznacza: gdzie jest Piotr, tam jest Kościół. Tak więc istnieje inna skała, która zajmuje miejsce prawdziwej skały. Chrześcijaństwo i tajemne stowarzyszenia? Możemy podsumować to w sposób następujący. Stara religia babilońska dała początek kabalizmowi, a z niego powstali Esseńczycy i inni, a także gnostycyzm. A gnostycyzm został założony przez Szymona Maga. Ta informacja nie pochodzi z żadnego innego źródła, jak tylko z historii magii, napisanej przez Elifasa Lewiego. To jest wysokiej klasy źródło masońskie. Stąd wiemy, że gnostycyzm założył Szymon Mag. Następnie gnostycyzm ze swoją tajemną doktryną został w końcu przez wiele pośredniczących organizacji przeniesiony na łono templariuszy. Templariusze byli, jeśli wolicie, grupą rzymskokatolickiego zakonu, który został ustanowiony nad częścią świątyni do jej obrony. I oni posiadali silne związki z islamskimi stowarzyszeniami, jak Ismailici, Karmatydzi, Fatimidzi, Druzowie oraz Assasyni. I ci wszyscy są bardzo, bardzo interesujący i będą przedmiotem naszych rozważań, gdy będziemy mówić o powiązaniach islamskich. Tajemne stowarzyszenia, jak templariusze, miały dwie doktryny. Jedną dla niewtajemniczonych, a drugą dla członków stowarzyszenia. Dwie całkiem przeciwstawne sobie rzeczy. Tajemne islamskie stowarzyszenia działają w ten sam sposób, ale to zostawimy sobie na inny wykład. Templariusze posiadali swoje wewnętrzne tajemne informacje wpojone różokrzyżowcom oraz jezuitom. Jezuici ukształtowali i stworzyli wolnomularstwo, a wolnomularstwo zostało stworzone jako protestanckie ramię Kościoła rzymskokatolickiego. Oni o tym nie wiedzieli, zostali omamieni, oszukani, aby wykonywać to, co Rzym chciał, aby robili. Tak więc Rzym mógł usiąść w tle wszystkich wydarzeń, podczas gdy wolnomularstwo wykonywało robotę za nich. A później mówiono, że to robili protestanci, a nie Rzym. Bardzo sprytne, naprawdę bardzo sprytne. Spójrzmy więc na tych templariuszy. Tutaj widzimy kilka przykładów. To jest De Molay, przywódca w okresie rozpadu templariuszy. Tak oni się ubierali. A to jest jeden z ich symboli, który jest używany po dziś dzień przez wiele kościołów. Wiedzieliście o tym? Wiele charyzmatycznych kościołów używa tego symbolu. To jest naprawdę fascynujące. Świadkowie Jehowy używają również tego symbolu, ale dojdziemy do tego w innym wykładzie.
Spójrzmy teraz na to, co na temat templariuszy ma do powiedzenia Nesta Webster w książce pod tytułem Tajemne stowarzyszenie oraz wywrotowe ruchy. Nie będziemy czytali całości, ale jeśli będziecie mieć nagranie tego wykładu, zawsze będziecie mogli zatrzymać, aby przeczytać ten cytat. W roku 1118, 19 lat po krucjacie, która zakończyła się porażką muzułmanów, przejęciem Antiochii oraz Jerozolimy, zostały te grupy wreszcie utworzone jako templariusze i przedstawiono im dom w pobliżu świątyni Salomona, stąd ich nazwa, rycerze świątyni, templariusze. Stali się bardzo sławnym i bardzo potężnym zakonem kontrolującym finanse całego świata. Oni stanowili elitę bankową, inaczej mówiąc. A później, w roku 1128, zakon został usankcjonowany przez Sobór w Troi oraz przez samego papieża. To był zakon rzymskokatolicki wewnątrz samego kościoła. Kilka lat później, 13 października 1307 roku, zakon ten został oficjalnie zamknięty przez króla Francji, ponieważ wyszło na światło dzienne to, czym oni się zajmowali. Król Francji, Filip IV Piękny, aresztował templariuszy, a tą datą był piątek 13 października 1307 roku. I od tamtego dnia piątek 13 na całym świecie uznawany jest jako pechowy dzień. A zarzuty wytoczone przeciwko nim były następujące. Ceremonia inicjacyjna w ich zakonie obejmowała znieważenie krzyża, wyparcie się Chrystusa oraz odrażające obrzydliwości. Sprośne obrzydliwości. Wszystkie one przypominały zachowania, które miały miejsce w Sodomie. Oddanie czci bożkowi, o którym mówiono, że jest obrazem prawdziwego Boga. A był nim Bafomet. Ten symbol tutaj to symbol męskiego i żeńskiego androgenicznego bóstwa. Pominięcie słów wypowiadanych podczas przeistoczenia w trakcie mszy. Prawo, które przywłaszczyli sobie przełożeni świeccy, jeżeli chodzi o udzielanie rozgrzeszenia, oraz uprawnienie do nienaturalnych występków. Musieli oni przekląć krzyż, podeptać Jezusa, ślubować posłuszeństwo Bafometowi oraz zaakceptować te niecodzienne występki. To były całkiem poważne przestępstwa w tamtych czasach. Tak więc przełożony zakonu został skazany na śmierć, jednakże zakon tak naprawdę nie zniknął. Papież był bardzo niechętny, by przyznać, że tak właśnie było. Masońskie rytuały odnoszą się do rycerzy templariuszy, na przykład w książce Tajemne Stowarzyszenie oraz Wywrotowe Ruchy czytamy, kilku rycerzy, którzy wyruszyli na ratunek miejscom świętym w Palestynie przeciwko Saracenom, utworzyło stowarzyszenie o nazwie Wolnomularstwa, a ich zasadniczym celem była odbudowa świątyni Salomona. Dziś słychać bardzo dużo na temat odbudowy świątyni Salomona, na temat historii Izraela oraz tych wszystkich ciekawych rzeczy. Teraz zagłębimy się trochę w tą historię. Zabieram was do tego pięknego pałacu. Jak myślicie, gdzie on się znajduje? Jest on w Jerozolimie, a to jest w Notre Dame, Watykan. Jest to miejsce w Jerozolimie, w którym papież posiada swoje przedstawicielstwo. Jest to pałac królewski. Widzimy watykańską flagę powiewającą na zewnątrz, a tutaj widzimy całe mnóstwo interesujących artefaktów papieskich. Będąc w Jerozolimie, poszedłem zwiedzić siedzibę templariuszy. Mamy tutaj pałac templariuszy, Latin Patriarchate, gdzie pierwotnie znajdowała się ich siedziba, a teraz kontrolują ten obszar papiescy rycerze. To jest ich symbol, jakiego używają. Tarcza templariuszy, który jest używany przez wiele dzisiejszych religii. Na przykład kościół Rema używa również tego symbolu. To są wieczni wojownicy. A to jest symbol, jakiego używają. Całują oni pierścień papieski lub patriarchy. Są oni pasowani na rycerzy tak samo, jak to miało miejsce kiedyś wśród rycerzy. I tak samo oznaczają oni prominentnych bankierów oraz inne prominentne osobistości. Wewnątrz tego kościoła mamy oczywiście posąg Jupitera, jako apostoła Piotra. Zwróćcie uwagę, że jego stopy się całuje. Ja nie chciałem ich całować, dlatego stałem w innym miejscu. Jest to bardzo ważny kościół ze względu na to, że papież Paweł VI oraz Jan Paweł II odwiedzili go, co posiada, rzecz jasna, bardzo symboliczne znaczenie.
To są pamiątkowe tablice, a tu jest napisane Patriarchat Łaciński, Pałac Templariuszy. Gdy wejdziemy do środka, zobaczymy bardzo interesujący ołtarz, a gdy na niego spojrzymy, pozwólcie, że go przybliżę. I co widzimy teraz? Widać orła z dwoma głowami, który jest również symbolem używanym w wolnomularstwie. Jest on umieszczony na ołtarzu templariuszy. A co znajduje się po tej stronie? Dwa miecze trzymane jako cyrkiel. Fascynujące. Jest tutaj wiele, wiele masońskich symboli. Pióra na ogonie, a pióra tego orła są odzwierciedleniem tego, co znajduje się na przykład na amerykańskim dolarze. Widzimy też te wszystkie inne ciekawe symbole, które przedstawiają koła z trójkątem w środku ze słońcem otaczającym je. Spadkobiercami templariuszy stali się jezuici. Jezuici oczywiście są tymi, którzy za kulisami kontrolują wiele spraw. Powstali 15 sierpnia 1534 roku, a ich założycielem był Ignacy Loyola. Natomiast oficjalnie papież ich usankcjonował 27 września 1540 roku. Zostali oni powołani celem przeciwstawienia się reformacji. Mieli zniszczyć reformację. Loyola chciał, by zakon był obrońcą jedności katolickiej. Dlatego najistotniejsze było to, by zakon był poddany namiestnikowi Chrystusa, czyli papieżowi. A tutaj mamy ustanowienie przez papieża organizacji Loyoli tamtego szczególnego dnia. Są pewne interesujące analogie, które tutaj znajdziemy. Jest spora analogia pomiędzy stopniami masońskimi a jezuickimi. Również jezuici przydeptują buty i odsłaniają kolano. Ponieważ Ignacy Loyola w ten sposób zaprezentował siebie w Rzymie, prosząc o zatwierdzenie swojego zakonu. Wszystko, co mówię, jest oparte na cytatach. Jeśli ktoś jest oburzony tym, co mówię, niech zadzwoni do tych ludzi, którzy o tym mówili i niech na nich się złości, dobrze? A więc to jest to, co robili jezuici. A co dzisiaj robią masoni? Mamy tutaj pewne powiązania. Kto istniał pierwszy? Jezuici czy wolnomularze? Oczywiście, że wpierw pojawili się jezuici. Muszą oni być posłuszni tak jak trup. Perinde ac cadaver, z łacińskiego na podobieństwo trupa. Konstytucja powtarza 500 razy, że w osobie generała należy widzieć Chrystusa i nawet jeśli Bóg dałby tobie psa, musisz być mu posłusznym, jak gdyby był on samym Jezusem Chrystusem. Posąg Loyoli w jezuickim domu rekolekcyjnym w Manresa w Hiszpanii. Loyola podczas wizji. Towarzystwo Jezusowe założone w kaplicy Notre Dame w Montmartre w roku 1534. A to jest kaplica świętego serca w Paryżu. Wiele, wiele okultystycznych naleciałości. A to jest słynna przysięga jezuitów, którą składa każdy, kiedy zostaje jezuitą. Ona powie nam coś na temat charakteru jezuitów. Czytamy: ja, tutaj podaje się swoje imię i nazwisko, w obecności Boga oraz wszystkich świętych przysięgam, że Jego Świętobliwość papież jest zastępcą Chrystusa oraz jest jedyną i prawdziwą głową katolickiego powszechnego kościoła. Dowiadujemy się stąd, że ta władza została nadana przez Zbawiciela Jezusa Chrystusa i pozwala mu ona na detronizowanie książąt, królów, którzy są heretykami, rozwiązać państwo, wspólnoty narodowe oraz rządy wszystkich tych, którzy działają nielegalnie bez świętego papieskiego zatwierdzenia i że mogą być oni bez obaw zniszczeni. Tak więc jezuici przysięgają, że jeśli rząd nie jest poddany Rzymowi, to co mogą zrobić? Zniszczyć. Ponadto oświadczam, że będę pomagał, wspierał oraz doradzał wszystkim przedstawicielom Jego Świątobliwości, w obojętnie jakim miejscu się znajdę, oraz zrobię wszystko, co w mojej mocy, by wytępić heretyckie i liberalne doktryny. Liberalnymi doktrynami są te doktryny, które Ty sam wybierasz, gdy sam decydujesz, w co chcesz wierzyć i gdy pozwalasz sobie dokonać wyboru, a nie papieżowi robić to za Ciebie. I to będzie zniszczone i cała ich rzekoma władza. I nie ma znaczenia, dokąd mnie poślesz, będę posłuszny. I obiecuję, że nie będę posiadał swoich własnych poglądów, będę posłuszny jak trup.
i będę prowadził wojnę potajemnie bądź otwarcie przeciwko wszystkim heretykom, protestantom i liberałom, ponieważ muszę wytępić ich z oblicza całej ziemi. Nie oszczędzę ani płci, wieku, ani kondycji. Będę wieszał, wytracał, gotował, obdzierał ze skóry, dusił i palił żywcem tych hańbiących heretyków. Będę rozrywał żołądki i łona ich kobiet oraz miażdżył głowy ich potomstwa, rzucając nimi o ściany, aby na zawsze zgładzić ich obrzydliwą rasę. To całkiem chrześcijańska obietnica, nieprawdaż? Bardzo chrześcijańska obietnica. Czy oni to robili? Roztrzaskali oni głowy dzieci Waldensów o skały, by załamać ich rodziców. Ciekawa historia z Imperium Otomańskiego. W Serbii i w tych wszystkich państwach bloku wschodniego, które były okupowane, brano dzieci, rzucano je w góry i łapano przy pomocy bagnetów. Bardzo nieprzyjemni ludzie. Można mówić, że to był islam, a nie jezuici. Jest to sprawa dyskusyjna, ale porozmawiamy o tym innym razem. Tak więc przysięga mówi, że jeżeli nie mogą oni robić tego w sposób otwarty, będą robić to w sposób ukryty. Tak właśnie przysięgają jezuici. To jest słynny papieski Uniwersytet Gregoriański, znajdujący się w Rzymie. Najbardziej prestiżowy katolicki uniwersytet na świecie. Jezuici na swoich klasztorach mają swoje figury w grotach. W pogaństwie wszystkie bóstwa wychodzą z grot i posiadają litery IHS, za którymi stoją Izyda, Horus i Set, które stanowią Trójcę Egipską. Oni oczywiście mówią, że jest to skrót od Jezus Zbawiciel ludzkości, ale jednak tak nie jest, bo oznacza to Izydę, Horusa i Seta. A symbolem ich bóstwa jest trójkąt ze wszechwidzącym okiem w środku. Stosują też filary, stelle. Oni mają symbol z trójkątem i okiem w okręgu, który również jest symbolem stosowanym w ruchu New Age. Gary Kach napisał, co czytaliśmy, że wolnomularstwo kontroluje ruchy New Age, ponieważ je stworzyło. To jest Uniwersytet Jezuicki w Pradze. Na jego szczycie znajduje się Atlas, nie Jezus Chrystus. Udajmy się do współczesnego klasztoru jezuitów w Niemczech. Ten akurat odwiedziłem. Jestem niekiedy zuchwały. Tam właśnie jestem. Zrobiłem zdjęcie. Oni w środku mają obraz Chrystusa. Ale to nie jest Chrystus, to jest Atlas, trzymający świat na swoich barkach. Te symbole na górze znajdują się naprzeciwko tej ściany. To jest symbol Hermesa. Jeśli usunęlibyśmy ten krzyż, otrzymalibyśmy symbol Izydy. To jest pogaństwo w swoim najlepszym wykonaniu. Te symbole tutaj mówią, kiedy to zostało zbudowane i tak dalej. Ten symbol Maria, M, jest masońskim M. Trójkąt Ria to bogini. Ten kościół znajduje się w Niemczech. Katedra, wewnątrz widać okrąg z krzyżem w środku. To skrzyżowane miecze. Wszystkie te symbole używane są również w wolnomularstwie. Jeśli cofniemy się do starożytnej Asyrii, to był bardzo widoczny krzyż. Był to krzyż maltański, który wywodzi się ze starożytnego pogaństwa. Posiadali oni symbol gwiazdy, co widać tutaj. Były to dwie gwiazdy, jedna nad drugą, lub dwa krzyże, jeden nad drugim. Mieli również symbol przedstawiający cyrkiel. Mieli księżyc z dyskiem, bądź gwiazdą w środku, co jest symbolem islamu. Mieli też kalendarz słoneczny oraz potrójną koronę. Te wszystkie symbole są stosowane przez papiestwo. Odwrócone krzyże przedstawiają zwycięstwo Chrystusa. Młotki i cyrkle i sierpy to są symbole powszechne w dzisiejszym świecie. Tu znajduje się Jezus, który stoi nad skrzyżowanymi piszczelami, a jest to symbol Jupitera, Boga Jupitera, który jest Lucyferem. Znowu odwrócone krzyże. A to jest bardzo ważna katedra w Europie, w Niemczech, gdzie spotykają się wszyscy polityczni przywódcy. Gdy tam udamy się, znajdziemy tam dwugłowy posąg Jana, a następnie ujrzymy tak zwany posąg Dawida. Jednak oczywiście to nie jest Dawid, to jest Bożek Pan, ponieważ on trzyma w dłoni fletnię Pana, a Dawid nie grał na fletni Pana. Tak więc szukałem ciemnej strony tego Bożka Pana, ponieważ zawsze jest jasna oraz ciemna strona. No i znalazłem. Oto i ona. Wersja z kopytami w tej samej katedrze. Oni ukrywają
mają swoją okultystyczną symbolikę. Jeśli wejdziemy do środka, oto co tam znajdziemy. To jest Bóg Anubis, który nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Tutaj on również się znajduje. Mamy tu jeszcze dodatkowo Feniksa, powstającego z popiołów, i symbol Jupitera oraz całą masę symboli. W bocznej kaplicy znajdziemy wszystkie znaki Zodiaku, które służą różnym bóstwom, jak Marsowi czy Wodnikowi itd. A gałka na drzwiach posiada wzór symbolu yin-yang. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Używają oni symbol cyrkla i Jupitera oraz symbolu PX, który znajdziemy praktycznie w każdej jednej denominacji chrześcijańskiej na Ziemi. Feniks, wznoszący się nad popiołem, Paw, wszystko symbolizuje Lucyfera. Tutaj jest PX z okręgiem i kropką w środku. I może spytasz, czy nie jest to symbol chrześcijaństwa? Nie, to jest symbol Horusa. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Spytajmy Alberta McKaya, masona 33 stopnia, o znaczenie tego symbolu. Ten punkt w środku okręgu jest ciekawym i ważnym symbolem w wolnomularstwie. Ten symbol jest rzeczywiście piękny, pomimo pewnego ezoterycznego odniesienia do starożytnego kultu Słońca i przedstawia nam po raz pierwszy jego modyfikację jako kult falusa. Tak więc jest to całkiem sprośny symbol. Nawiązuje on do męskiego organu płciowego. To są informacje z pierwszej ręki, pochodzą ze źródła godnego zaufania na temat znaczenia tego symbolu. Więc co oznacza symbol PX? Udajmy się do najlepszego masońskiego źródła na całym świecie. Moralność i dogmat, strona 292. A w przypadku, gdybyście nie wierzyli mi, zrobiłem zdjęcie tej strony, aby można było to zobaczyć. Tutaj widać ten symbol, widzicie? Jest to laska Ozyrysa. Ta informacja pochodzi wprost z pierwszej ręki i dziś nie ma lepszego źródła niż to. Jest ono oficjalnym źródłem masońskim, opisującym ryt szkocki. Na medalu Konstancjusza jest następująca inskrypcja. In hoc signo victor eris. W tym znaku leży zwycięstwo. A teraz inne ciekawe rzeczy. To jest laska Ozyrysa. Przechodzi do mistycznego krzyża Tau oraz tych krzyży. I do gwiazdy Dawida, będących na równi w użyciu. Interesujący symbol. Czytamy, że szaty kapłana bożka Horusa miały na sobie takie właśnie krzyże. Jest to krzyż maltański. Pamiętacie, że pokazywałem to na slajdzie z królem Syrii? Kto teraz nosi takie szaty z tymi krzyżami? Spójrzmy. No proszę. Kto je nosi? Nosi je papież. Tak więc kim on jest? Musi być on kapłanem bożka Horusa. Więc dla świata zewnętrznego wygląda to jak chrześcijaństwo, ale dla wtajemniczonych jest to okultyzm. Na podłodze w katedrze w Londynie mamy triskelion. Jest to potrójny znak yin-yang. Cóż on oznacza? Udajmy się ponownie do źródła. To celtycka wersja yin-yang. Triskelion symbolizuje morze, powodzenie, celtycką boginię mądrości i czarnej magii. Kto został intronizowany podczas rewolucji francuskiej? Bogini rozumu, czarnoksięstwa. Te same symbole, to samo bóstwo. Na podłodze tej samej katedry znajdziemy tajemnicze Tau. Co ono przedstawia? Spytajmy o to innego masona, Warda, który pisze, jest to symbol męskości bądź twórczej strony tego bóstwa. Język znaków tajemnych. Znów seksualne skojarzenie. A co robi ten znak na podłodze w katedrze? Tak więc jezuici są spadkobiercami okultystycznej religii i kontrolują oni świat poprzez swoich agentów. Stoją oni w tle, tworzą podorganizacje i wszyscy myślą, że nie są oni aktywni. Spytajmy ich samych, w co oni wierzą. Tutaj mamy historię generałów Towarzystwa Jezusowego. Ci wszyscy to generałowie, zaczynając od Ignacego Loyoli. Jest ich cała lista, nie będziemy zajmować się każdym z nich. Lista kończy się na dzisiejszym generale, który obecnie sprawuje władzę. Nazywa się Peter Hans Kolvenbach. Bardzo niemieckie nazwisko. Interesujące jest, że Niemcy odgrywają tu ważną rolę. Peter Hans Kolvenbach jest przywódcą jezuitów. Kardynał Ratzinger, inny Niemiec, stoi na czele inkwizycji. Wygląda na to, że oni są mocno u władzy, trzymają nad wszystkim kontrolę. Jak on wygląda? Proszę. Peter Hans Kolvenbach. Patrzymy teraz prawdopodobnie na jednego z najbardziej potężnych ludzi żyjących na Ziemi, jeśli nie najpotężniejszego z nich wszystkich. On jest czarnym papieżem.
Tutaj mamy grotę Loyoli, a tu widzimy George'a Busha i papieża podczas audiencji. Oni nie robią nic przypadkowo. Odbyli audiencję akurat pod tym obrazem, który już pokazywałem, na którym widać, jak Loyola otrzymuje nominację od papieża. Uroczystość wcielenia do zakonu jezuitów oraz Najświętsza Przysięga, Biblioteka Kongresu, numer karty katalogowej i oto treść przysięgi. Uczono cię, byś podstępnie zasiewał ziarno zawiści i nienawiści wśród społeczeństwa, na prowincjach i w miastach, które żyły w pokoju, oraz byś podżegał ich do przelewania krwi, podjudzał do wprowadzenia wojen przeciwko sobie, do wszczynania rewolucji i wojen domowych w krajach, które były niepodległe i zamożne, w rozwijających sztukę i naukę oraz cieszących się z błogosławieństwa pokoju. Uczono cię, byś stanął po stronie walczących oraz byś potajemnie współpracował ze swym bratem jezuitą, który może działać po przeciwnej stronie, a nawet otwarcie przeciwstawiać się temu, z czym ty możesz być związany, po to, by ostatecznie Kościół mógł być zwycięzcą na warunkach ustalonych w traktatach pokojowych i by cel uświęcał środki. To jest nauka heglowska. Dwa przeciwstawne punkty widzenia. Myślenie dialektyczne. Wzniecasz wojnę między jednymi a drugimi, podpuszczasz przeciw siebie, by wyniszczali się wzajemnie, póki nie wyniszczą się doszczętnie. To się nazywa teza i antyteza, a wynikające z tego zderzenie to synteza. Zauważmy, że jezuici mogą być bardzo aktywni na jednej stronie, ale również po drugiej stronie będą równie aktywni po to, by osiągnąć swój cel. Wojna 30-letnia. O co w niej chodziło? Przedmiotem i celem tej wojny było w rzeczywistości, by stała się ona wojną zagłady. Poza tym, czy było dla nich możliwe, by pozwolić zawrzeć traktat pokojowy z państwami, których buntownicze rządy wydały prawo, by żaden jezuita nie ośmielił się nigdy ponownie ukazać swojego oblicza? Czy wiecie, że jezuici byli wyrzucani z niemal wszystkich państw, wliczając w to kraje katolickie, ze względu na to, że byli oni tak żądni stwarzania podziałów? Nawet katoliccy królowie nie mogli ich wyrzucić. Jeśli by jakiś katolicki król ośmielił się wyrzucić jezuitę, wówczas taki kraj byłby zniszczony, obojętnie czy to kraj katolicki, czy też nie, a jezuici i tak by wrócili. Możecie się o to założyć, stawiając wszystko, co macie. A więc cała ta straszna odpowiedzialność za te okropne 30 lat wojny musi spocząć na cesarzu Ferdynandzie II oraz jego nauczycielach, władcach i serdecznych przyjaciołach, synach Loyoli. Każda jedna rzecz, jaką mówię, to cytat. Papizm wrogiem państwowej oraz religijnej wolności. W 1550 roku papież Juliusz III ogłosił swoje pretensje do powszechnej władzy świeckiej, na znak czego wydał nową monetę, której motto czytamy. Naród i królestwo, które mi nie służy, niech zginie. Zauważmy teraz, że jest to katolickie oświadczenie. Ten naród oraz państwo, które nie jest poddane papiestwu, zginie. Co to oznacza dla krajów protestanckich? Czy mają się one czegoś obawiać? Tak czy nie? Ja odpowiedziałbym, że tak, będą miały kłopoty. Tomasz z Akwinu, wielki filozof Kościoła rzymskiego, powiedział, że papież poprzez boskie prawa posiada duchową oraz świecką władzę jako największy król świata. Papież Rzymu jako głowa papieskiego rządu domaga się całkowitej suwerenności oraz supremacji nad wszystkimi rządami ziemi. Wszystkie te wypowiedzi są wysoce przekonywującymi cytatami. Nie ma w nich nic nieistotnego i pochodzą one z najlepszych źródeł. Prawo do detronizacji królów jest nierozerwalnie przynależne najwyższemu zwierzchnictwu, które papież, jako zastępca Chrystusa, sprawuje nad wszystkimi chrześcijańskimi narodami. Kardynał Henry Manning, 1892 rok. Był on arcybiskupem Westminster. Tak więc papież kontroluje wszystkie narody świata. Teraz coś interesującego. Biblia mówi nam, że podczas ukrzyżowania Chrystusa przybito nad jego głową tabliczkę z takimi słowami: Jezus z Nazaretu, król żydowski. Można o tym przeczytać w Ewangelii Jana, 19 rozdziale, 19 wierszu. Jednak rzymskokatolicki krucyfiks posiada napis INRI. Gdy spojrzymy do słownika Webstera, zobaczymy, że chodzi o skrót od Jesus Nazarenus Rex Luderum. Jednak w Najświętszej Przysiędze Jezuitów ten skrót oznacza coś całkowicie odmiennego. Brzmi to Justum Necare Reges Impios.
Co oznacza, sprawiedliwością jest to, by tępić lub gładzić bezbożnych lub heretyckich królów, rządów czy też władców. Jest to bardzo interesująca sprawa. Kolejną rzeczą, którą jezuici chcą przeprowadzić, to zniszczenie protestantyzmu. Miłujemy w głębi serc tą zasadę, która mówi, że ci, którzy nie są z nami połączeni, muszą zostać unicestwieni, a my niesiemy gotowość natychmiastowego zastosowania tych zasad, jeżeli tylko będziemy posiadali odpowiednie środki ku temu. Protestantyzm wciąż ulega niszczeniu i chyli się ku upadkowi. Tak, jest nam przeznaczone znieważać jego ostatnie cierpienia, maszerować po jego złamanym szkielecie i rozrzuconych kościach. Przyspieszmy tę zagładę przez nasze silne i zjednoczone starania. A następnie piszą, protestantyzm rozkłada się na kawałki, zaczynamy pozyskiwać z niego znaczących ludzi. Jest to wyciąg z tajnego planu. Najgorszymi z katolików są inkwizytorzy, jezuici. Oni stanowią po prostu rzymską armię w celu ustanowienia w przyszłości ziemskiej suwerenności, na czele której stoi cesarski pontyfikat Rzymu. Planują coś w rodzaju powszechnej pańszczyzny z nimi w roli pana. To jest to wszystko, co popierają. Oni być może nie wierzą nawet w Boga. Bracia Karamazow. Wszystko to są cytaty. Generał jezuitów nalega, by był on panem, władcą nad władcami. Wszędzie tam, gdzie jezuitom pozwala się prowadzić swoją politykę, staną się oni panami za wszelką cenę. Ich społeczność jest z natury dyktatorska i są oni nieprzejednanym wrogiem wszelkiej ustanowionej władzy. 50 lat w Kościele Rzymskim, napisane przez ojca Cinikwi. Ignacy Loyola mówi, władza generała powinna w takim stopniu być nieograniczona, w jakim uzna to za konieczne dla chwały Bożej. Powinien nawet móc odrzucić polecenia pochodzące prosto od papieża i móc wydać własne. Jest to potężny zakon. Friedrich von Hardenberg powiedział, że nigdy przedtem w biegu światowej historii nie pojawiło się takie stowarzyszenie. Nawet sam starożytny rzymski senat nie obmyślił takich planów panowania nad światem z większą pewnością sukcesu. Chcą oni panowania nad światem z papieżem, który zasiadłby na tronie jako światowy władca. Rzymski katolik Lafayette powiedział, uważam, że jeśli ten kraj, Stany Zjednoczone Ameryki, straciłby wolność, zostałoby to przeprowadzone przez subtelność katolickich księży jezuitów, ponieważ są oni najbardziej przebiegłym, groźnym wrogiem wolności obywatelskiej oraz religijnej. Oni wszczynali najwięcej wojen w Europie. Te słowa wypowiedzieli wpływowi ludzie. Morse, on jest twórcą alfabetu Morsa, powiedział, a kimże są ci agenci? Są oni w większej części jezuitami, kościelnym zakonem, powszechnie znanym na całym świecie ze względu na przebiegłą dwulicowość oraz na całkowity brak zasad moralnych. Zakon tak wprawiony w dokonywaniu oszustw, że nawet w katolickich krajach, w samych Włoszech, był nie do zniesienia i społeczeństwo domagało się jego zamknięcia. To jest wypowiedź wpływowego człowieka. Arcyksiąże Maksymilian Francis powiedział, oni tak nieustannie przenikali dwór królewski i tworzyli intrygi, że sprawiedliwym było oskarżyć ich o dążenie do światowej dominacji. I moglibyśmy tak dalej podawać te cytaty. A to jest bardzo interesujący człowiek. Jest to Michael Angelo Tamburini, mówiący w 1720 roku do księcia Brancas. Widzisz, mój panie, z tego pokoju władam nie tylko Paryżem, ale Chinami i nie tylko Chinami, ale całym światem, bez niczyjej wiedzy, że to robię. Interesujące. Oto, co jezuici sami chcieli powiedzieć. Papieski spowiednik musi być jezuitą. Papież sam musi przybyć do jezuity, by się wyspowiadać. Wszystko, co mówię, pochodzi z cytatów. Tu mamy Jeana Baptista Janssena, generała jezuitów. Rządził on od 1946 do 1964 roku i wygląda na bardzo uroczego dżentelmena, bardzo radosnego. W każdym bądź razie możemy tutaj zobaczyć jego zdjęcie zrobione przez gazetę Saturday Evening Post w 1959 roku. A to jest zestawienie tego, czym on dowodził i co będzie tematem kolejnej części tego wykładu.
Kontrolował on następujące tajemne stowarzyszenia: Suwerenny Zakon Wojskowy Rycerzy Maltańskich, Wolnomularzy Rytu Szkockiego, Zakon Iluminatów, Rycerzy Kolumba, Rycerzy Ku Klux Klanu, Binai Be Right, z hebrajskiego Synowie Przymierza, Naród Islamu i jego prywatną armię zwaną Owocem Islamu, Komitet Mafijny, Opus Dei, łącznie z innymi mniejszymi bractwami. Każde z tych tajemnych stowarzyszeń jest kontrolowane przez jezuitów. Jaki jest ich cel i jak oni je kontrolują? I kim są członkowie, na przykład rycerzy maltańskich? Kto dziś jest członkiem rycerzy Kolumba? Kto jest członkiem Binai Be Right? Kto kontroluje Owoc Islamu? Kto kontroluje Opus Dei? Kto kontroluje Skull and Bones i wszystkie inne tajemne stowarzyszenia i jaki jest ich cel? Tego musimy się dowiedzieć. Pamiętajmy, że Rzym chce odzyskać całkowite zwierzchnictwo. A skoro to oni stanowią centrum teologii templariuszy, to pragną sprawować kontrolę nad całym światem. Dla smoka, którego wyznają, a nie dla Jezusa Chrystusa. I przekazał im smok siłę swoją i tron swój i wielką władzę. To jest straszne. A ta siła, ta potęga musi być również u sterów w waszym kraju, tak samo jak i w moim. Ale dobra nowina jest taka, iż Jezus to przepowiedział. Czytamy o tym w Objawieniu, gdzie mówi on, że nieważne jak bardzo się oni sprzymierzą ze sobą, nieważne jakie plany będą snuć, ale królestwo przejdzie na kogo? Przejdzie na Jezusa. Po prostu czekajmy. Nie ma się czego obawiać. W kolejnej części tego wykładu pokażę wam, kim są członkowie tych tajemnych stowarzyszeń. Koniec części pierwszej. Część druga. Jak mówiliśmy w poprzedniej części, to jest Jean-Baptiste Janssen, jeden z wielkich generałów Towarzystwa Jezusowego, który był liderem od 1946 do 1964 roku. Wspomnieliśmy również, iż zakon maltański, zakon iluminatów, kapłani, rycerze Kolumba, Ku Klux Klan i te wszystkie tajemne stowarzyszenia są kontrolowane przez generała jezuitów. Prześladowanie Kościoła katolickiego w Niemczech było skierowane tylko przeciwko tym elementom, które nie podporządkowały się w pełni rozszerzającej się centralizacji władzy w Kościele i państwie. Tak więc niekiedy wygląda to tak, jak gdyby nawet katolicy cierpieli, ale tylko te katolickie grupy, które nie są całkowicie poddane temu systemowi, zostaną mu podporządkowane. Prawdę mówiąc, niektóre katolickie zakony sprzeciwiały się jezuitom. Oni ich likwidowali, oni ich zabijali. Podczas francuskiej rewolucji Dominikanie przejęli inkwizycję od jezuitów, następnie zostali zniszczeni, a jezuici odebrali ją z powrotem. Jego zakonu jezuitów celem było i nadal jest niszczenie skutków reformacji i ponowne ustanowienie Świętego Rzymskiego Imperium w narodzie niemieckim. Innymi słowy, Wielkie Niemcy muszą być ponownie centrum Świętego Rzymskiego Imperium. Leo Lehmann, amerykański historyk, napisał to w 1942 roku. Czy nie jest to fascynujące, że ten rosyjski prezydent, a raczej jakikolwiek rosyjski prezydent, pozwólcie, że tak się wyrażę, oraz wielu politycznych przywódców zapewniało, iż Niemcy odegrają jeszcze ważną rolę w nowej Europie? Czyż nie jest fascynujące również to, że jezuicki ksiądz, ojciec Stempfle, a nie Hitler, napisał książkę Mein Kampf? W rzeczywistości można to przeczytać w tej samej książce. SS używało tego symbolu czaszki i skrzyżowanych piszczeli. Co to symbolizowało? Pamiętacie? Był to symbol Jupitera, Boga śmierci. Był to również symbol Ozyrysa, który był Bogiem śmierci. Anubis był odmianą Ozyrysa. Jest on Bogiem śmierci, Bogiem umarłych. Ale Jezus mówi, że ja jestem Bogiem żywych.
Nie jestem Bogiem umarłych. Ja wolę służyć Bogu żywych. SS zostało zorganizowane przez Himmlera na wzór zasad zakonu jezuitów. Zasady służby oraz duchowe ćwiczenia nakazane przez Ignacego Loyolę stanowiły model, który Himmler starannie skopiował. Absolutne posłuszeństwo było najważniejszą zasadą. Każdy rozkaz miał być wykonany bez żadnego komentarza. Każda wypowiedź jest cytowana ze źródeł cieszących się poważaniem. W tej wspaniałej książce Wielki Bój czytamy o jezuitach. Gdziekolwiek protestanci znajdowali się w chrześcijańskim świecie, tam zagrożeni byli ze strony strasznych wrogów. Zwróćcie uwagę teraz na ten cytat. Gdy minęły pierwsze zwycięstwa reformacji, Rzym zebrał nowe siły z zamiarem jej zniszczenia. W tym właśnie czasie założono zakon jezuitów, najbardziej nieludzkich, pozbawionych wszelkich skrupułów, a zarazem mocnych obrońców papiestwa. Odcięci od ziemskich więzów i ludzkich stosunków, nie czuli na prawa naturalnych uczuć, zmusiwszy umysł i sumienie do całkowitego milczenia. Jezuici nie uznawali żadnej innej władzy oraz więzów prócz tych, które obowiązywały w ich zakonie, a także żadnego innego obowiązku oprócz wzmacniania jego potęgi. Nie musimy przytaczać całego cytatu, ale jak widzimy, ich zadaniem było niszczyć protestantyzm. Zatem zakon jezuitów jawi się przed nami jako ucieleśnienie systemu, którego celem jest panowanie nad świecką polityką oraz nad całym światem. Powiecie mi, że Chiny na pewno nie będą podporządkowane polityce zakonu jezuitów. Cóż, wcześniej już przeczytaliśmy cytat samego generała jezuitów, gdzie powiedział, że on kontroluje Chiny. Kto kontroluje komunizmem? Jezuici stworzyli ten system, tak więc znajduje się on pod ich kontrolą. Oni praktykowali go w Ameryce Południowej, zanim wprowadzili go do powszechnego użycia. To powiedział Count von Hensbruch, niemiecki noblista w 1911 roku, były jezuita. Więc jaki jest cel jezuitów? Według nich oni tylko pragną większej chwały Bożej. Jednakże gdy przeanalizujemy fakty, odkryjemy, że oni dążą do objęcia panowania nad światem. To oni rządzą światem. Cytat za cytatem. Ponadto papież posiada tysiące tajemnych agentów rozsianych po całym świecie. Są oni jezuitami, rycerzami Kolumba, rycerzami maltańskimi, Opus Dei i całą resztą. Watykańska służba wywiadowcza oraz środki przeznaczane na nią nie mają sobie równych. Nawet Dave Hunt, amerykański baptysta i historyk, to powiedział. Przyjrzyjmy się teraz niektórym z tych instytucji. Spójrzmy na wolnomularzy. Wielki projekt zdemaskowany mówi, prawdą jest, iż jezuici z Rzymu udoskonalili wolnomularstwo, by stało się ono ich wspaniałym i skutecznym narzędziem w osiągnięciu swoich celów wśród protestantów. Z pewnością sami członkowie wolnomularstwa muszą być oszukiwani, ponieważ gdyby oni o tym wiedzieli, wówczas nie zrobiliby tego, nieprawdaż? Tak naprawdę zakon jest wykorzystywany i oni sami są oszukiwani. A jedynie ci, którzy w zakonie zajmują wysoką pozycję, są wybrańcami, którzy są z wszystkim zaznajomieni. Wiedzą, że masoneria jest kontrolowana przez jezuitów dla Rzymu. Bardzo sprytne, bardzo sprytne, by nakazać protestantyzmowi zrobienie tego, czego otwarcie nie można byłoby zrobić, ponieważ protestantyzm wytykałby palcami ich jako antychrysta. To jest bardzo ciekawe. To jest twierdza templariuszy oraz kościół na wyspie Majorka w Hiszpanii. I tutaj znowu mamy dwugłowego orła i możemy właściwie dostrzec dwugłowego orła na ołtarzach w każdym kościele znajdującym się na tej wyspie. Jak już powiedziałem, Adam Weishaupt był ojcem jakobinizmu i jest także założycielem iluminatów. Mówi się, że z kolegium jezuickiego w Ingolstadt pochodzi sekta znana jako Iluminaci z Bawarii, założonej przez Adama Weishaupta. Jej nominalny założyciel udawał, że odgrywa podrzędną rolę, podczas gdy jego udział w organizacji tej sekty był ogromny. Znów widzicie, że oni się nieustannie dobrze maskują. Mamy tutaj dwóch generałów z zakonu jezuitów. Ten tutaj to generał Ricci, a ten to generał Ledochowski.
I co jest bardzo ciekawe, ten tutaj od 1773 do 1814 roku rządził podczas zamknięcia zakonu. Zwróćmy uwagę na to, że sam Watykan tłumił jezuitów pomiędzy 1773 a 1814 rokiem. Co działo się z Watykanem w tym czasie? Zadano mu śmiertelną ranę, a papież został wygnany i zmarł. Zgadza się? Tak więc kto taki zadał śmiertelną ranę papiestwu? Katolicki zakon katolickiemu kościołowi. To walka o władzę. W tamtych czasach za przyczyną Weishaupta powstali iluminaci. On oczywiście jest także ojcem współczesnego komunizmu, który wraz z jakobinami przeprowadził rewolucję francuską. Lata później generał jezuitów Ledochowski wraz ze swoimi bolszewikami przeprowadził rosyjską rewolucję w 1917 roku i jest ona identyczna z inną rewolucją. W kolejnych wykładach zajmiemy się kwestią rewolucji, wojen i dyktatur. Francuski największy autorytet na temat jezuitów, Edmund Paris, powiedział: czyż rewolucja rosyjska poprzez zgładzenie cara, obrońcy kościoła prawosławnego, nie ścięła głowy potężnemu rywalowi i nie ułatwiła wkroczenia do Rosji kościoła rzymskiego? Musimy kuć żelazo, póki gorące. Słynne Rusikom, rosyjska szkoła w Rzymie, jest utworzone w 1929 roku, a jego tajemniczy misjonarze zaniosą dobrą nowinę temu schizmatyckiemu krajowi. 100 lat po tym, jak car Aleksander I wygnał ich, jezuici na nowo podejmowali próby podboju świata słowiańskiego. I rzeczywiście biedne słowiańskie kraje na tym ucierpiały. Zostali oni wymordowani przez miliony. Historia ukaże, co tam się stało, gdy Stalin, prawdopodobnie jeden z największych masowych morderców wszechczasów, dokonał tej zbrodni. Fryderyk Pruski, zwany Wielkim, wskrzesił wysokie stopnie oraz masońską konstytucję starożytnego rytu. I on sam napisał tę konstytucję pod przewodnictwem generała jezuitów. Encyklopedia wolnomularstwa, sam Albert McKay to mówi, bardzo interesujące. A teraz spójrzmy na to. To jest źródło, które jest po prostu niesamowite. To jest ujawniona Izyda, napisana przez samą Helenę Blavatsky, autorkę tajemnych doktryn. Pisze ona, że ryty są potomstwem synów Ignacego Loyoli. Ryt szkocki i wszystkie inne działają według zasad generała jezuitów. Tak więc kto kontroluje wolnomularstwo? Masonów? Jezuici. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Zatwierdzamy wprowadzenie masońskiego templariusza do rady wspomnianego zakonu rycerskiego i mając nadzieję oraz wierząc, iż będzie on zawsze tak postępował, by zaprowadzić chwałę IHS, najświętszego i wszechmocnego Boga, oraz oddać cześć temu znakowi, rekomendujemy. Jest to rytuał masoński, który jest całkowicie jezuicki. Tak więc jezuici kontrolują wolnomularstwo. Oto masońska świątynia, która znajduje się w Oklahomie. Tutaj znajduje się ten skrót, IHS. To jest masońska świątynia, jest to loża. W środku widzimy IHS. Istnieją wciąż starsze panie, mężczyźni i kobiety w naszym kraju, które powiedzą ci z groźną powagą, że jeśli prześledzisz wszystkie zakony wolnomularstwa, dojdziesz do samego szczytu, głównego masona całego świata, to odkryjesz, że ta przerażająca osoba, główny mason oraz szef Towarzystwa Jezusowego, to jedna i ta sama osoba. James Patron, amerykański historyk. Wielu mówi takie rzeczy. Rycerze maltańscy. Wolnomularze znajdują się na pierwszym planie, podczas gdy jezuici i ich rycerze maltańscy znajdują się na drugim planie. Jezuici kontrolują nawet rycerzy maltańskich, ale kim oni są? Tak więc posiadają oni swoją główną kwaterę w Rzymie, ci rycerze. Oni kiedyś przebywali na wyspie, ale poza tym kiedyś byli wojskowym zakonem. Są oni nadal wojskowym zakonem. Są oni rycerzami, kontrolują światowy system bankowy, przemysł zbrojeniowy na świecie. Nadzorują Chase Manhattan Bank ze wszystkimi jego oddziałami. Zarządzają całym środowiskiem wywiadowczym, KGB, CIA i wszystkim tym. Po to, by przywrócić mroki średniowiecza. Wszystko, co mówię, to cytaty. Od siebie nie mówię nic. Nie czyńcie mi zarzutów za to, co mówię. Ja tylko czytam.
Kim oni są? Tu mamy przywódcę rycerzy maltańskich w obecnym czasie w Ameryce. Tak naprawdę to on już nie żyje. To jest kardynał Francis Spellman, kardynał z Nowego Jorku. A ich główną siedzibą jest katedra Świętego Patryka, diecezja Nowego Jorku. A to są następcy. Tutaj jest kardynał Terence Cook, następnie był kardynał O'Connor i obecny kardynał, arcybiskup Nowego Jorku, Edward Egan. Spójrzmy teraz, kim są członkowie rycerzy maltańskich. Powinno to być interesujące. Część z nich to byli członkowie, część obecni. Generał Alavena, George Anderson, Angleton, Arzu, Bertie, Bobs, Bonaparte, czy to nazwisko nie brzmi znajomo? Burgess, Bradley, Brady, Pat Buchanan, czy to nazwisko nie brzmi znajomo? James Buckley, Prescott Bush, czy to nie brzmi znajomo? Frank Capra, William Casey, czy to nie brzmi znajomo? CIA, Cisnero, Cook, Coughlin, Loach, Giscard d'Estaing, czy to wam czegoś nie przypomina? Prezydent Francji, Bill Donovan, Alan Dulles, Avery Dulles, Edward Egan, to jest oczywiście sam kardynał, Franz Egon, John Farrell, Flanagan, Flynn, Gelly, Gellen, Gorman, Grace, generał Alexander Haig, czy to nie brzmi znajomo? Otto von Habsburg, Konrad Hilton, Heinrich Himmler, on również był rycerzem maltańskim, Edgar Hoover, sława FBI i CIA, Joseph Kennedy, Ted Kennedy, Larkin, Lerman, Lorenzo, Henry Luce, założyciel wszystkich czasopism, gazety Time i całej reszty, wielki magnat wydawniczy, George MacDonald, Manhattan, możemy wymienić ich wszystkich, O'Neill, Ortiz, Franz von Papen, ambasador współpracujący z Adolfem Hitlerem, Peron, Roca, ta lista ciągnie się i ciągnie. Frank Shakespeare, Martin Shea, nawet Frank Sinatra był rycerzem maltańskim ze względu na płynące z tego korzyści. Tak więc oni wszyscy są wybitnymi postaciami, będącymi rycerzami maltańskimi. No dobrze, a co z rycerzami Kolumba? Założycielem rycerzy Kolumba jest ojciec Michael McGivney. Żył bardzo krótko, zmarł w wieku 38 lat. To jest ich symbol, a to jest ich oficjalna strona internetowa. Możecie na niej zobaczyć coś fascynującego. Cóż to jest? Pamiętacie, co to jest? Mały pęk prętów, który również był widoczny podczas rewolucji francuskiej, gdzie manifestowano prawa człowieka. Cóż to więc jest? Fascja, która posiada wieniec nad sobą. A cóż to oznacza? Cała władza w jednym człowieku. A któż mógłby być tym człowiekiem? Komu według rycerzy Kolumba powołanych przez rzymskokatolickiego księdza powinna przysługiwać ta władza? Oczywiście, że papieżowi. Rycerze Kolumba powstali w New Haven w Connecticut w 1882 roku. Wówczas byli już w sile 300 tysięcy. Tylko katolicy są tu przyjmowani. Jest to wstępna czterostopniowa służba. Są oni sercem i duszą polityki. Jeśli nie posiadasz zatwierdzającego stempla tych kolesi, to nie możesz znaleźć się w polityce. Jest to dobrze znany fakt przez machiny polityczne oraz przez polityków niebędących katolikami, których kandydaci muszą otrzymać zgodę z Rzymu oraz od tych rycerzy, zanim ośmielą się oni nominować ich albo na jakiś urząd w schronisku dla psów lub na urząd prezydencki. Najważniejszą sprawą dla rycerzy Kolumba jest polityka, po wsze czasy jezuicka polityka. Cytat pochodzi z książki Zagrożenie dla narodu. Są to poważne oskarżenia. Oto oni ze swoją fascją. Już wkrótce stanie się to wszystko bardziej jasne i zrozumiemy, w jakim kierunku zmierzamy. Rzym dziś uważa, posłuchajcie tego, Rzym dziś uważa, że reżim faszystowski jest najbliższy jego dogmatom i interesom. Jezuita, wielebny ojciec Coughlin, nie jest jedynym wychwalającym Włochy pod panowaniem Mussoliniego jako chrześcijańską demokrację. Mamy także oficjalne czasopismo, jakim jest Civita Cattolica. To jest oficjalne jezuickie czasopismo, główne narzędzie jezuitów, w którym czytamy: faszyzm jest reżimem, który jest najbardziej zgodny z założeniami Kościoła Rzymskiego. To jest przerażające.
Czy zauważyliście, że jesteśmy coraz bardziej kontrolowani? Zauważyliście to? Zauważyliście, że jesteście traktowani coraz bardziej jak ktoś, kto ma kłaniać się 20 tysięcy razy przed władzą? Następnie jest organizacja Opus Dei. Jest na pół tajemnym, religijnym, świeckim zakonem, którego najważniejszym celem jest całkowite wspieranie papiestwa. I ci ludzie chodzą z takimi zaciskami, które wrzynają się w ich ciało, tak więc przy każdym poruszeniu się odczuwają ból. A wszystko po to, by przypominali sobie o swoich zobowiązaniach służenia papiestwu. I posiadają oni członków wysoko postawionych, na przykład prezydent Portugalii. On jest członkiem Opus Dei. Następnie mamy organizację Czaszkę i Kości. Kim oni są? Posiadają oni te ciekawe kości z czaszką, które co reprezentują? Wy już to wiecie, Jupitera. I posiadają oni numer 322. Jeśli spojrzycie do Księgi Rodzaju 3 rozdziału i werset 22, znajdziecie tam takie zdanie. Teraz człowiek stał się taki jak my, znający dobro i zło. Podniesienie człowieka do rangi bóstwa. To jest Uniwersytet Yale, tam, gdzie oni się znajdują. Skonsultujmy się teraz z jednym z największych autorytetów w temacie organizacji Czaszki i Kości, jakim jest Anthony Sutton. Zapytajmy go o to, kim on jest. Wykształcony na uniwersytetach w Londynie, w Göttingen i w Kalifornii, były członek w Instytucie Hoovera, profesor ekonomii na Uniwersytecie Stanford, jak również w Uniwersytecie Stanu Kalifornia. Miał on odwagę wypowiedzieć się otwarcie i napisać książkę. Kosztowało go to sporo. Zacytujmy jego wypowiedź. To jest jego książka. Anthony Sutton. Tajemny establishment. Prowadzenie do zakonu czaszki i kości. Tak więc ja tego nie mówię. Zacytujmy to. Czaszka i kości to koniec, to Bush. Bush wygrał wybory prezydenckie. Spójrzmy na ten materiał wideo. Uniwersytet Yale. Potomkowie czołowych amerykańskich rodzin wyznawali swoje wyczyny seksualne z makabrycznej trumny. W wypełnionym dymem pomieszczeniu garstka wpływowych ludzi manipuluje światową gospodarką. Są oni domniemanymi działaczami kilku amerykańskich tajnych stowarzyszeń, grup o takich nazwach jak Bilderbergs, Czaszka i Kości oraz Komisja Trójstronna. Stowarzyszenie Czaszka i Kości zostało założone w 1832 roku przez 15 seniorów na Uniwersytecie Yale w New Haven w stanie Connecticut. Założyli oni tajne stowarzyszenie z zasadami i rytuałami, które pozostały niezmienione do dnia dzisiejszego. Mówi się, że ceremonia inicjacyjna Stowarzyszenia Czaszki i Kości ma miejsce w kwietniu w piwnicznym grobowcu. Jeden wybitny członek stowarzyszenia pełni rolę mistrza ceremonii, przyodziany w szaty znany jako wujek Toby. Najniższy wzrostem senior, student ostatniego roku, mianowany jest jako mały diabeł i przywdziewa szatański kostium. Członek stowarzyszenia o tubalnym głosie ubrany jest jak Don Quixote. Kolejny ubrany jest jak założyciel szkoły, Elihu Yale. Inny nosi papieskie szaty. I byłoby to całkiem śmieszne, gdyby nie fakt, że wśród byłych członków stowarzyszenia znajdowali się trzej prezydenci. William Howard Taft, George Bush i George W. Bush. Liczni senatorowie i ambasadorzy, przemysłowcy jak William Whitney, agenci CIA, urzędnicy stanowi oraz magnat wydawniczy Henry Luce. Wymagana jest absolutna tajemnica. W swojej autobiografii George W. Bush w 1999 roku poświęcił tylko jedno zdanie swojemu członkowstwu w Stowarzyszeniu Czaszki i Kości. Na ostatnim roku studiów wstąpiłem do Stowarzyszenia Czaszki i Kości. Stowarzyszenia tak tajnego, że nie mogę powiedzieć nic więcej. Zgodnie z tymi, którzy badali temat związany ze stowarzyszeniem, dochowanie tajemnicy jest konieczne, by ukryć fakt, iż stowarzyszenie to kieruje wtajemniczonych na pozycje związane z władzą oraz wpływami. Najbardziej znanym członkiem stowarzyszenia jest były prezydent George Bush, który zgodnie z tradycją unika przyznania się do swojego członkostwa. Panie prezydencie, czy jest pan członkiem Czaszki i Kości? Powiedzcie mu, by opuścił to pomieszczenie. American Journal otrzymał podobną odpowiedź, gdy zapytaliśmy ostatnio George'a Busha juniora, gubernatora stanu Teksas, na temat jego członkostwa, czy ono nadal istnieje. Sprawa jest tak tajna, że nie jestem nawet pewien, czy ono nadal istnieje. Widzimy George'a W. Busha jako członka stowarzyszenia. Oni leżą w trumnie, kłaniają się przed figurą papieską, ślubują posłuszeństwo, dokonują tych wszystkich przedziwnych seksualnych rzeczy w trumnie, o których nie mam zamiaru opowiadać, co oni tam robią, bo jest to obrzydliwe.
Są to prezydenci najbardziej potężnych krajów na świecie i należą oni do takich tajemnych stowarzyszeń jak to. Niebawem będziemy mieli wybory prezydenckie. A tu jest niemiecka gazeta.